nowy mistrz PLMA w kategorii półciężkiej, Kevin Wadowski. Powiedz, no w zasadzie, szczerze mówiąc, po twoim ostatnim pojedynku i teraz, kiedy przechodzisz na ostatnią chwilę, to wydaje mi się, że ty miałeś być tym, który miał przegrać, a jest odwrotnie. No i jednak bardziej doświadczony rywal, tym bardziej. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem w ogóle z Piotrem Kalenikiem tu rywalizować. To jest jednak wyższa półka, tak? Drugi raz staję po pas i drugi raz szczęśliwie. Czuję się świetnie. Powiedz, jak bardzo smakuje właśnie ten powrót po, no niestety, przegranym poprzednio pojedynku, a dzisiaj, no, moc. Wiesz co, to chyba było tak, że po prostu czułem niedosyt po tamtym pojedynku na IFO. No i musiałem, po prostu miałem taką chęć bardzo zawalczyć. Wyszła taka inicjatywa 2 tygodnie przed. W zasadzie, no ja byłem w gazie cały czas. Chwila, wiadomo, przerwy po nokaucie. No ale przyszedłem, byłem przygotowany, tak. I czuję się super. Duże, powiedzmy, kluczem takim ważnym w tym pojedynku były kopnięcia. Który był moment taki, że poczułeś, że go przełamujesz? No właśnie, to było to. Musiałem zaznaczyć, tak, ręce plus noga kończyła. Widziałem, że był naruszony. No i po prostu pilnowałem się, żeby mnie nie obalał, bo wiem, że to jest silny chłopak, także parter to jest jego płaszczyzna. No i wyszło, udało się po mojej myśli, tak? Jasne. Widziałem właśnie, że nie podpalałeś się, mimo że no jednak rywal gdzieś tam właśnie już się chwiał. Ale muszę przyznać też, że jestem pod wrażeniem Piotra, bo on w zasadzie był już wykończony po pierwszej rundzie, ale przetrwał. Szacunek dla niego wielki, naprawdę prawdziwy fighter. Dziękuję z tego miejsca. Wielki szacunek dla ciebie, Piotr. Jeszcze raz gratuluję w takim razie. I kolejnych podbojów. Dzięki bardzo, Wojtek.